Często pan ambasador BRICS, nie tylko on, określa pojęciem Middle Europa. Bo tak rozumiemy w naszym centrum sens rozmowy o Galicji. Ta rozmowa ma sens tylko wtedy, kiedy jest wielowymiarowa. To myślenie trwa już prawie 20 lat. Wydać ważną książkę pana profesora na temat mitu Dunajskiego, który ma swoją siedzibę w Wiedniu. W polskim słowniku biograficznym i tam... Galicyjską, tak skromnie. Czyli to wszystko tak jakby z punktu widzenia marketingowego wskazuje nam, że jest tutaj taka przyjęta już tradycja, że z austriackiej, pewnie z zachodniej perspektywy patrzymy na Galicję jako... Teraz pan profesor Mikołaj Jabczuk będzie marzył o Galicji z ukraińskiej perspektywy. Rzeczywiście te podstawowe, wyjściowe mity Rusi Kijowskiej. Te znane przykłady wprowadzania nowych systemów prawnych w zachodniej Galicji to tylko jeden z przykładów tego, jak to właśnie wyglądało. Odgrywała tutaj pewną rolę, jestem przekonany. I tutaj pan Polak na pewno tutaj mógłby coś na ten temat powiedzieć. Nie wiem, czy... Prowokować. Znalazła się na przedmieściach Berlina, więc to też, jak rozumiem, dla naszych austriackich przyjaciół jest. Bardzo teraz pan profesor Kazimierz Karaczek, a potem pan profesor Wolfgang Müller-Funk. Bardzo proszę. Dziękuję. Mit Galicji. Ja myślę, że to, co jest istotne do zrozumienia, to to, że my nie rozmawiamy tutaj dzisiaj o historii Galicji, która jest już nieźle przebadana przez historyków. Nas fascynuje fenomen mitu, który trwa od końca wieku XVIII, który składa się z bardzo wielu mitów i bardzo wielu perspektyw. Bo gdy spojrzymy choćby na polską perspektywę myślenia o Galicji, to jest ona pełna sprzeczności. Z jednej strony uczono nas w szkole, że Galicja to rozbiory, to austriacka okupacja, to brutalne niszczenie polskości w pierwszej połowie XIX wieku, to bombardowanie Krakowa z Wawelu w 1848 roku, co sobie trudno wyobrazić, ale z drugiej strony to przecież złoty czas epoki Franciszka Józefa I, Galicji jako polskiego Piemontu, tej krainy szczęścia, z której wyszła niepodległość. I tak można mówić o każdej perspektywie, bo co fascynujące, to perspektywa austriacka, perspektywa ukraińska, perspektywa żydowska, one wszystkie, a każda inna z osobna, składają się dopiero na ten wielowymiarowy obraz Galicji, która żyje w nas. To jest może fascynujące, że Galicja w czasach choćby komunizmu przeżywała ten kolejny swój renesans, swoją karierę jako próba poszukiwania Arkadii, odwoływania się do czegoś, co wydawało nam się znacznie lepsze. I konkludując, ja bym powiedział, że w tym tkwi istota naszego projektu i wartość tego projektu, że udało nam się dzisiaj tutaj przy Rynku Głównym w Krakowie zgromadzić wybitnych znawców problematyki galicyjskiej, którzy reprezentują tak różne perspektywy, ale którzy mówili przez te dwa dni wspólnym językiem. Wspólnym językiem również o potrzebie wyjścia z mitem Galicji poza Polskę, poza Ukrainę, poza Austrię, podzielenia się tym doświadczeniem z Europą i światem. Problem leży na tym, że to jest jeden projekt, który ma jakiś procesyjny charakter. Nie można na początek mówić, jak to będzie prezentowane i co to jest dokładne. To jest proces między ludźmi, które czuje, że warto jest mówić o Galicji. W Polsce
ja trochę znam, dlaczego to jest interesujące, w Austrii również. W Ukrainie to jest do ciszej też jakaś rzecz polityczna, bardzo poważna dla możliwości ludzi tam w Ukrainie. Ja myślę, że w Europie nie mamy za duże możliwości mówić o rzeczy, które w jednym stronie są bardzo ważne intelektualne i po drugim stronie są ważne polityczne. Ten mit Galicji jest jakaś egzotyczna utopia, która jest potrzebna w naszym czasie modernistyczna. To jest inny czas, to jest podobne troszeczkę tak jak w Krakowie ten mit cesarza, którym było symbolizowane Florianska na ten tabliczki inny świat. Mit Galicji. Tutaj nie można mówić o jednym micie galicyjskim, tylko są właśnie różne mity. Na przykład jest taki mit austriacki, który pokazuje Galicję bardzo czarno, w czarnych barwach. A mój ojciec na przykład służył w I wojnie światowej tutaj w Galicji, więc on zawsze opowiada, jak to było okropne, jak było brudne, prawda, jak zabijali, jak oni umierali, koledzy. I to pozostało w świadomości austriackiej. Więc to jest, Galicja jest jak najbardziej takim czarnym obrazem. Ale są inni Austriacy, na przykład mam starego znajomego, który przyjechał tutaj w latach 20. chyba na polowanie. Więc on zachwycony, Galicja, ach, te niedźwiedzie, ach, te byki, ach, to jest dopiero coś, tego myśmy nie mieli. To są zupełnie inne obrazy. Tutaj jest wiele, wiele tych mitów. Ja przypuszczałem, że będzie więcej kłótni. Nawet trochę jestem rozczarowany, że tak mało myśmy się kłócili. A zdaję sobie sprawę, że oczywiście jest mit galicyjski, prawda, w Austrii. Jest inny, zupełny obraz Galicji tu w Polsce i zupełnie inny na Ukrainie. Prawda? I to właśnie będzie ciekawe, to jak to łączyć w wystawie, jak to pokazać. My się wydaje, że jesteśmy po dobrej drodze i to tutaj jakieś porozumienie jest, no i można pracować dalej. To też zaczyna się od zjawiska, fenomena językowego. Galicja i Halczyna to są różne po prostu. Pojęcie. Mimo tego, że słownik, jak się przyłoży ten polski termin Galicji do ukraińskiego, no słownik podaje Halicina, ale faktycznie to jest coś innego. Zresztą tu nawet nie mówiono o tym, czasem to trochę właśnie tego jakoś zatracono, że to G w łacińskim Galicja jest tworem sztucznym. Cała nazwa Galicja jest tworem sztucznym. I chętnie stosuje koncepcję francuskiego badacza Roland Barthes, że to, co kiedyś był znaczeniem, zdaje się znakiem. To znaczy podstawowe elementy znaczeniowe dostają nowe, dodatkowe znaczenie, konotacja. Konotacja staje się ważniejsza niż pierwotna denotacja. Pierwotne znaczenie i to jest bardzo ciekawy proces, zresztą semiotyczny, który pozwala nam spojrzeć jakoś w istotę tego, co jest mitem, przynajmniej dla mnie. Z jednej strony, co do terminu mitu, to wciąż są różne koncepcje, ale co do innego zagadnienia, to koncepcja wystawy, to ona bardzo poważne kontury nabrała w ciągu półtorej dni tego czasu, tak obrad. Dla mnie jest ważny jako dla Lwowianina, który mieszka we Lwowie i który był urodzony w Stanisławowie, ale mieszka od 23 lat już we Lwowie. Dwa poziomy, czyli dwie płaszczyzny. Z jednej strony ten mit Galicji, który jest oczywiście bardzo ważnym i szczególnie ważnym w przypadku ukraińskim.
kiedy ten mit się dalej rozwija, głównie z powodów też politycznych, ale też społecznych. No i z innej strony Galicja jako nie mit, a jako miejsce, jako europejska prowincja, jako miejsce, gdzie żyję, gdzie żyją moje dzieci, gdzie ich wychowuję, bo należę do ludzi, którzy mogą gdzieś żyć i chcą gdzieś żyć sensownie tylko pod warunkiem, że dokładnie sobie zdają sprawę z tego, w którym, w jakim miejscu żyją. Czyli wiedza o tym miejscu Galicji jest dla mnie niesłychanie ważna. Także można też powiedzieć, że moje życie we Lwowie było od początku takimi badaniami nad istotą i historią Galicji, ale też myślę, że ważnym też jest mit Galicji, przede wszystkim od strony badania, czym jest dla ten mit, jakie są jego składniki i dla mnie najważniejszym jest, dlaczego on tak zdumiewająco dobrze funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Dlaczego ma takie potencje, że wypromienia coraz nowe i nowe i nowe sensy. I właśnie nad tym chciałbym się zastanowić. I myślę, że ta wystawa, o której tutaj rozmawialiśmy i którą przygotujemy, mogłaby dać przynajmniej częściowo odpowiedzi na te ważne pytania. Ja sądzę, że Galicja dla Ukraińców to jest coś więcej jak dla Polaków, czy dla Austriaków, czy dla kogokolwiek, bo po pierwsze czasowa przestrzeń Galicji dla Ukraińców jest o wiele większa. Galicja u nas zaczyna się od Galiczyny, od miasta Gałycz, czyli około 1000 lat temu. I najpierw kojarzy się z Gałyczyną, nie z Galicją, która jest raczej już takim germanizowanym czy polonizowanym terminem. No i są różnice też geograficzne, to znaczy dla Ukraińców Galicja czy Gałyczyna to jest przede wszystkim oczywiście zachodnia Galicja, teraz z centrum w Lwowie. No i szerzej, metaforycznie też Ukraina zachodnia. Ale też jest waga, no nie tylko tego pojęcia, waga i ważność geograficzna czy historyczna, ale najpierw symboliczna oczywiście, bo chodzi o to, że dla Ukraińców ta część zachodnia kraju to jest jakby jest symbolem ich udziału, ich przyłączenia do Europy. To jest ta część, która niewątpliwie jest europejską, bo na temat tych innych części Ukrainy są różne zdania i w Brukseli, i w Paryżu czasem na to patrzą jako nie zupełnie Europy. No i podobnie w Rosji też są takie opinie. Natomiast nikt nie kwestionuje europejskość, czy nawet środkowo europejskość tej właśnie Galicji ukraińskiej. Ja sądzę, że to spotkanie było bardzo korzystne i pomogło przynajmniej określić te problemy, które przed nami stoją. Oczywiście jest to bardzo długa droga, bo tak jak to widzę na razie, to jest mega projekt, który jest skomplikowany ogromnie, bo określa nie tylko dużą czasową perspektywę czy geograficzną, ale też chodzi też o udział różnych krajów, różnych instytucji. Chodzi też o prezentację tego wszystkiego przez różne środki medialne i to jest naprawdę wyzwanie. Ale te spotkanie, to było pierwsze spotkanie, ja przypuszczam, że będą kolejne, pomogło uświadomić te problemy, skalę tych problemów, pomogło określić jakąś już taką mapę drogową, zrozumieć też wizję różnych stron, bo była tutaj prezentowana wizja nie tylko polska czy ukraińska, ale też austriacka. I w sposób może taki opośrodkowany też wizja żydowska, bo też to jest ważny czynnik galicyjski, chociaż nie ma tutaj jakby strony, bo nie wiadomo jaka ma być strona, tak, czy z Nowego Jorku, czy z Jerozolimu. Ale w każdym razie koledzy widocznie są świadomi tego, tej czwartej strony, która też jest prezentowana w tym micie galicyjskim.
Także ustaliliśmy pewne rzeczy, które muszą być zrobione. To jest pierwsze spotkanie i mamy dokonać sporo pracy takiej no, domowej. To zadanie domowe jest, to znaczy musimy jakoś określić, każdy ma swoje zadania, określić jakieś pewne szczegóły tego, jakie tematy muszą być przedstawione, w jaki sposób, jakie bardzo konkretne eksponaty mogą być przedstawione, gdzie znajdują się, co jest dostępne, co nie jest dostępne, jakie archiwum. To znaczy pewny katalog już musi być taki ułożony, nie katalog dla publikacji, tylko katalog ten umysłowy, tak, to co można określić jako mapa drogowa w szerokim sensie, w bardzo szerokim sensie. I ja sądzę, że to było bardzo, bardzo ważne, że jakoś lepiej zrozumieliśmy sobie, zrozumieliśmy całą komplikację tego wszystkiego, ale też i te wspólne rzeczy, które nas łączą, bo jednak mamy, tak mi się wydaje, że wszystkie strony, które były tutaj prezentowane, mają ogromną sympatię wobec tego projektu, wobec tego mitu, co też jest takim, no może chwytem marketingowym, tak, bo mit. To nie tylko mit, to jest rzeczywistość, ale w pewien sposób mitologizowana, konstruowana i dekonstruowana. No i jest świadomość tego, że to jest też realizacja tego projektu, to jest ważna część dialogu. Dialogu międzynarodowego, międzykulturowego, dialogu jakby, no, który jest częścią dialogu prowadzonego w całej Europie. Że nie tylko to jest rozmowa między Polakami, Ukraińcami czy Austriakami, ale też w szerszym sensie to jest dialog Europy ze samą sobą, ze swoją przeszłością i no, z pewną wizją przyszłości, jaka ma być ta przyszłość, co możemy wziąć z tego, co było, a co trzeba jakby zrewizować i może nawet odrzucić.